Witam i zapraszam na kolejny wykład. Pierwsza Wojna Światowa jako nowy kulturkampf. To temat tego wykładu. Wielka wojna w latach 1914-1918 była z naszego polskiego punktu widzenia wielką wojną wolność ludów, tą wymodloną kiedyś przez Adama Mickiewicza. Rzeczywiście stworzyła koniunkturę polityczną, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej która no, została umiejętnie wykorzystana, między innymi, przez naród polski, i to przekleństwo rozbiorów zostało z nas zdjęte. Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, nie tylko, stała się także częścią obozu państw zwycięskich. No ale dla samych Niemiec, ta, ten, te lata 1914-1918, to jest y, 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 okres przełomowy, nie tylko w sensie wydarzeń politycznych, czy też wydarzeń na y, frontach I wojny światowej, bo to jest ogólnie znane. Natomiast często, zwłaszcza w naszych opracowaniach dotyczących dziejów Niemiec, pomija się znaczenie kulturowe tych y, lat y, dla w ogóle niemieckiej kultury politycznej. Dlatego co potem będzie formatować umysły milionów Niemców także po 1918 roku i które będzie w dłuższej perspektywie czasowej współdecydowało o tym, że w pewnym momencie coś, co wydawało się być zupełnie stronnictwem niszowym, czy gdzieś na marginesie życia politycznego, doszło do władzy. Myślę tutaj o niemieckich narodowych socjalistach. Jeżeli mówimy o kulturowym znaczeniu pierwszej wojny światowej dla Niemiec, trzeba odwołać się do rzeczownika, który jeszcze, przed, który jeszcze przed 1914 roku robił karierę w niemieckiej myśli politycznej, w niemieckim dyskursie politycznym, mianowicie Einkreisung, okrążenie. No, to, było, to była zmora, która prześladowała Bismarka i jego następców, zaraz po utworzeniu Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku. No, bo rzeczywiście ta próżnia polityczna, która przez tyle wieków istniała w, w środku Europy, czyli ta mozaika, mozaika państw niemieckich, ona znika z chwilą utworzenia Rzeszy Niemieckiej, innego państwa. No, ale, jednak, zmartwienie było takie, że ta konstelacja polityczna w Układzie Międzynarodowym Europejskim, która ukształtowała się po wojnach zjednoczeniowych, no nieko, niekoniecznie była dla Niemiec y, korzystna. Cała polityka Bismarka, aż do jego dymisji w 1890 roku, y, zmierzała do tego, żeby y, nie dopuścić do ukształtowania się y, antyniemieckiej koalicji, którą można by określić jako okrążenie Niemiec od wschodu i od zachodu. Tak zwany, niemiecki, tak zwany europejski koncert mocarstw to było pięć mocarstw. Rosja, Wielka Brytania, Austro-Węgry, Niemcy i Francja. Francja, jak wiadomo, zaprzysiężony wróg Niemiec, dążący do rewanżu, dążący do odebrania Niemcom Alzacji i lotaryngi. Anektowanych przez Niemcy w 1871 roku. Wielka Brytania, hmm, sytuacja niepewna. Rosja, niby odwieczny sojusznik, zwłaszcza w kontekście tak zwanej negatywnej polityki polskiej, no ale z kolei też mająca swoje ambicje terytorialnej ekspansji w kierunku Bałkanów i tutaj te interesy ścierały się z Austro-Węgrami. I tak naprawdę. Tak naprawdę yy, jedynym sojusznikiem Niemiec były Austro-Węgry. Yy, a potem okazało się, że no właśnie te obawy Bismarcka ziściły się na początku XX wieku, kiedy doszło do utworzenia Antanty, yy, a więc yy, porozumień Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście Niemcy stają się w obliczu okrążenia, czyli i od wschodu i od zachodu mają. Mają uczestników tego porozumienia, które było wymierzone w Rzeszy. Ale to był wyraz polityczny tego okrążenia i militarny, jak się okazało, latem 1914 roku. No ale właśnie wybuch wielkiej wojny, pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku e, e, oznaczał powstanie i bardzo wyraźne e, artykułowanie tego, co. Historycy nazywają ideami 1914 roku w Niemczech. Te tak zwane idee roku 1914 w Niemczech, idee wyrażane przez wielu publicystów, pisarzy politycznych, ale też intelektualistów, takie miary jak chociażby Tomasz Mann, w największym skrócie polegały na przekonaniu, że Niemcy od sierpnia 1914 roku Toczą wojnę nie tylko w okrążeniu polityczno-wojskowym, nie tylko są okrążone przez wrogą koalicję polityczno-wojskową mocarstw, ale także są, toczą wojnę kulturową w okrążeniu, no bo przeciwko, patrząc od wschodu, przeciwko słowiańskiemu barbarzyństwu, jak pisali owi promotorzy idei 1914 roku, a od Zachodu, przeciwko perfidnemu Albionowi, przeciwko galijskiej lekkomyślności. A w środku jest ta Deutsche Kultur, ta niemiecka kultura, którą należy właśnie przeciwstawić tej francuskiej cywilizacji, która jest czymś nadzwyczajnym, czymś odbiegającym od, ogólno, od ogólnoeuropejskich norm i dobrze. Jak twierdzili owi twórcy idei 1914 roku. I to jest cały zalew tych publikacji, które właściwie przez całą pierwszą wojnę światową przyzwyczajają miliony czytelników niemieckich, przede wszystkim właśnie tych, którzy też mieli ambicje uczestniczenia w taki czy inny sposób aktywnie w życiu politycznym, no, że tutaj Niemcy Niemcy mają rzeczywiście coś do zaproponowania jako ten naród kulturowy, jako naród, który swoją kulturą, nawet swoim militaryzmem, który jest militaryzmem moralnym, z militaryzmu, przewyższają i tych słowiańskich barbarzyńców, czytaj Rosjan, i perfidnych Anglików, i tych lekkomyślnych francuzów. To przekonanie, że ta niemiecka kultura. Szeroko rozumiana jest czymś odrębnym, ale odrębnym w jak najbardziej pozytywnym tego słowa rozumieniu, to jest bardzo charakterystyczne. To jest właśnie ten szczególny rys tych idei 1914 roku, yy, które bynajmniej przecież nie skończą się wraz z, z zawarciem rozejmu w Kąpień 11 listopada 1918 roku. One będą potem. Inaczej artykułowane, ale one będą ciągle obecne. To jest, to jest właśnie to przekonanie, że Niemcy mają coś do zaproponowania światu. Mało tego z tego powodu, że ta niemiecka kultura jest właśnie czymś lepszym od tych wszystkich innych wizji kulturowych, to dlatego Niemcy mają prawo to jest ich, to jest ich tytuł do dominacji na całym starym kontynencie. Jeżeli w ogóle mówimy o niemieckiej, czy roli tej niemieckiej wizji pierwszej wojny światowej i dla dziejów Europy, i także dla samych dziejów Niemiec, no, należy właściwie pozostawić na boku tą dyskusję, która Toczyła się, ciągle toczy się w niemieckiej, nie tylko niemieckiej, historiografii na ten temat, czy Niemcy były rzeczywiście współodpowiedzialne, czy w ogóle były odpowiedzialne za wybuch I wojny światowej. Od lat 60., od publikacji głośnej książki Fritza Fischera, Griffnach Weltmacht, czyli. Czyli dążenie do panowania nad światem w wolnym tłumaczeniu, książka, która ukazała się po raz pierwszy w 1961 roku, która reprezentuje właśnie tę tezę, że Niemcy od początku padły do I wojny światowej. Ta teza jest często kontestowana przez niemieckich i nie tylko niemieckich historyków, ale to jest osobny temat. Tutaj z punktu widzenia tematu tego wykładu istotne jest też, aby zwrócić uwagę, że jakby nie było, czy Niemcy były winne, czy nie były winne wybuchowi I wojny światowej, jedno jest natomiast bezdyskusyjne, że w czasie I wojny światowej Niemcy, jako naród, który tak mocno artykułował właśnie poprzez te idee 1914 roku, poprzez swoje przekonanie o swojej kulturowej wyższości nad innymi narodami, one przyczyniły się w decydujący sposób do zaistnienia dwóch, Szczególnie fatalnych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń, które miały właśnie miejsce w okresie I wojny światowej. Myślę tutaj o ludobójstwie, pierwszym ludobójstwie XX wieku, czyli hmm, eksterminacja przede wszystkim Ormian, ale także innych hmm, nacji chrześcijańskich w granicach Turcji ottomańskiej w czasie Wielkiej Wojny. Oraz zaistnienie pierwszego totalitarnego państwa, czyli reżimu bolszewickiego w Rosji jesienią 1917 roku. Niemcy, trzeba powiedzieć, w odniesieniu do tego pierwszego zagadnienia, czyli ludobójstwa dokonanego przez reżim młodo-turecki. Na Ormianach, na Grekach, na Asyryjczykach w latach 1915-18 Niemcy były jedynym mocarstwem europejskim, które miało realne instrumenty nacisku na Turcję ottomańską, aby powstrzymać tą, to ludobójstwo, które pochłonęło samych Ormian około półtora miliona. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Turcja była w tym. Szeroko rozumianym Sojuszu Państw Centralnych, mało tego, to niemieccy oficerowie tak naprawdę, jako tak zwani doradcy w tureckim sztabie generalnym, stanowili trzon w sensie operacyjnym, w myśli wojskowej tego tureckiego wysiłku wojennego. To, to bez obecności właśnie tego niemieckiego know-how, w sensie militarnym. Turcja nie byłaby w stanie brać w takiej skali udział w wydarzeniach I wojny światowej. Niemiecka dyplomacja od początku wiedziała, co się dzieje od kwietnia 1915 roku, kiedy zaczęło się masowe mordowanie ormian w Turcji, a nic nie zrobili. Niemcy nic nie zrobili, chociaż doskonale wiedzieli, to przecież niemieccy inżynierowie Pracujący na przykład na odcinkach tej magistrali kolejowej Berlin-Bagdad w wschodniej Anatolii, oni byli pierwszymi świadkami tych tak zwanych marszów śmierci, gdzie Ormian pędzono właśnie na pustynię syryjską, ale właściwie ich eksterminowano po drodze przede wszystkim kobiety, dzieci i starców. To oni, niemieccy inżynierowie, niemieccy wojskowi, robili też dokumentację fotograficzną tych strasznych wydarzeń. Ale niemieckie sfery polityczne w Berlinie nie zrobiły nic, aby powstrzymać swoich sojuszników tureckich przed tą eksterminacją. To był świadomy polityczny wybór. Niemiecki rząd uzasadniał to tym, że przecież Turcja jest naszym sojusznikiem i nie możemy doprowadzać do osłabienia naszego sojusznika, podejmując, podejmując interwencje na, na rzecz Ormian, czy innych chrześcijan. Odprysk tego sposobu rozumowania widzimy w sposobie działania niemieckiej cenzury wojennej w czasie I wojny światowej. Przeglądając dokumenty związane z tym zagadnieniem, które są w archiwum państwowym w Poznaniu, no, natrafiłem na wycinki polskie z polskiej prasy zdejmowane przez niemiecką cenzurę wojenną. Które informowały właśnie o eksterminacji Ormian, i ten, tam było uzasadnienie niemieckich cenzorów, że nie można dopuścić do publikacji tego typu tekstów, no bo to uderza w dobre imię naszego wypróbowanego tureckiego sojusznika. Więc tu rzeczywiście na Niemcach, jako na państwie, ciąży duża część współodpowiedzialności. Za tą eksterminację, której dokonano w latach 1915-18, gdy chodzi o Ormian, Asyryjczyków, Greków w Turcji. Ponad dwa miliony ludzi straciło wtedy życie, a Niemcy, Berlin jako to mocarstwo, które mogło wpłynąć na rząd w Stambule, aby powstrzymać tą eksterminację, nie zrobił nic. Aby, aby rzeczywiście to ludobójstwo powstrzymać. I drugi, drugie wydarzenie, które no, kładzie się cieniem na tym e, opracowywanym przez niemieckich intelektualistów obrazie Niemiec jako Deutsche Kulturfolk, jako narodzie kulturowym, no to jest no, sprawstwo kierownicze niemieckich sfer politycznych i wojskowych w zainicjowaniu bolszewickiej rewolucji w Rosji. Słynny zaplombowany wagon, którym wiosną 1917 roku transportowano Lenina i jego towarzyszy ze Szwajcarii poprzez Rzeszę Niemiecką. Do Skandynawii, do Finlandii, która była częścią wtedy jeszcze Imperium Rosyjskiego, tak aby wzniecać, wzniecić w Rosji radykalną rewolucję społeczną, która by natrwale wyłączyła to państwo z wojny przeciwko Niemcom. To był plan opracowywany przez niemiecki sztab generalny, przez takie postacie jak Hindenburg, Ludendorff. Przez niemieckich dyplomatów, takich jak np. niemiecki poseł w Kopenhadze, Urleś von Brockdorf-Rantzau, potem w, na początku lat 20., pora Pallo, pierwszy niemiecki ambasador w Związku Sowieckim. W tym przedsięwzięciu brali udział także niemieccy socjaldemokraci, będący poza politycznym mainstreamem Cesarskiej Rzeszy Niemieckiej. To przedsięwzięcie było rzeczywiście, było rzeczywiście decydujące dla no nie tylko dziejów Rosji, nie tylko dla dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich, ale także dla całego świata, no bo nie tylko przetransportowanie Lenina i jego towarzyszy, ale też zasilanie w pierwszych krytycznych miesiącach reżimu bolszewickiego, pieniędzmi niemieckimi pozwoliło, bolszewikom dokonać podboju Rosji. Tak, tak to trzeba określić. Ta rewolucja była podbojem Rosji przez bolszewików. To jest charakterystyczne, że w czasie swojego pobytu w Szwajcarii w 1915 roku Lenin zaczytywał się z ołówkiem w ręku w głośnym dziele pruskiego stratega wojskowego Karla von Klausewica w tym traktacie o wojnie. Szczególne wrażenie, w sensie jak najbardziej pozytywnym, zrobił na Leninie rozdział pod tytułem Wojna jako narzędzie polityki i, i on wyciągnął z tego wnioski, to znaczy on traktował to właśnie dzieło Klauzewica właśnie jako, jak pisze Stefan Courtois w najnowszej biografii Lenina, jako, jako wydarzenie intelektualne, które pozwoliło mu poskładać w jedno te wszystkie intelektualne puzzle, które już wcześniej były w jego umyśle. Ten, także w sensie intelektualnym, ten pruski niemiecki komponent bolszewickiej rewolucji był bardzo istotny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien epizod, yy, bardzo ważny dla yy, w ogóle bolszewickiego reżimu dla jego przetrwania. Mianowicie, lato 1918 roku. Eserowcy, czyli to ugrupowanie konkurencyjne wobec bolszewików w szeroko rozumianym obozie, obozie rewolucji w Rosji, próbuje dokonać przewrotu. Aresztują przejściową Feliksa Dzierżyńskiego, twórcę Czeka, tego, tego zbrojnego ramienia bolszewików, wykonawcy czerwonego terroru. To jest lipiec, 30 sierpnia w 1918 roku jest zamach na Lenina. Przywódca bolszewików jest postrzelony przez fanę Kaplan związaną ze serowcami. No i wydaje się, że losy przewrotu bolszewickiego zawisły na włosku, no bo los przywódców bolszewików, ich życie wisi na włosku, jest niepewne i tak naprawdę o Przetrwaniu tego bolszewickiego reżimu decyduje wtedy, w tych krytycznych tygodniach lipca, sierpnia i września 1918 roku, niemiecka ambasada. Kierował nią po zamachu na Wilhelma von Mirbacha, ambasadora niemieckiego, Kurt Riesler. To był niemiecki dyplomata, wcześniej doradca kanclerza Niemiec. To Balda von Bettmann-Holwega. I on właśnie latem 1918 roku, można powiedzieć, ratuje bolszewicką rewolucję, ratuje perspektywy stworzenia pierwszego totalitarnego państwa w dziejach, ponieważ on e, zapewnia swoimi staraniami stały dopływ niemieckiej gotówki na rzecz bolszewików. E, bolszewik, bolszewików, których los polityczny był tak bardzo niepewny po aresztowaniu Dzierżyńskiego i po zamachu na Lenina. Bez Niemiec, bez wsparcia logistycznego, politycznego, finansowego ze strony cesarskich Niemiec, rewolucji bolszewickiej by nie było. Więc jeżeli mówimy w kontekście I wojny światowej o winie Niemiec, no to ona jest ewidentna właśnie w przypadku tych dwóch wydarzeń: ludobójstwa Ormian w Turcji, niepowstrzymania tego ludobójstwa, i działania na rzecz stworzenia ludobójczego e, państwa totalitarnego w Rosji. Ten tak zwany niemiecki naród kulturowy, tak bardzo reklamujący sam siebie w ramach idei 1914 roku, no, objawił swoje prawdziwe oblicze, właśnie e, milcząc w sprawie Ormian i aktywnie biorąc udział w instalowaniu w Rosji. Bolszewickiego reżimu. No, jeżeli mówimy o kontekście I wojny światowej, w tym ujęciu jako starcia kulturowego, też należy wspomnieć o, o modelu niemieckiej okupacji realizowanym w, na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Tutaj warto zwrócić uwagę na, na to, co działo się na ziemiach litewsko-białoruskich, dawnej Rzeczypospolitej. Które po 1915 roku dostały się pod administrację naczelnego dowództwa wschód Armii Niemieckiej, tak zwane Oberost. To była właściwie stworzona wtedy przez Niemcy na tych ziemiach taka niemiecka kolonia militarna, zarządzana formalnie przez Paula von Hindenburga, dowodzącego wtedy na froncie wschodnim, ale de facto rządził, czy jak gdyby ustalał politykę okupacyjną na tych ziemiach Erich Ludendorff, który łączył agresywny nacjonalizm z taką obsesją antykatolicką, już artykułowaną jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, ale on właśnie, jako faktyczny szef tej niemieckiej administracji okupacyjnej na tych ziemiach Oberostu, które obejmowały także część polskiego Podlasia, on prowadził właśnie taką politykę okupacyjną, która z jednej strony łączyła rabunkową gospodarkę, na przykład masowy, masowy wyręb Puszczy Białowieskiej, to właśnie w tamtych latach, ale z drugiej strony temu towarzyszyła pewna polityka kulturalna. Znaczy odgrzewano na przykład właśnie ten mit niemieckiej misji kulturowej na wschodzie, Podkreślano w niemieckiej prasie ukazującej się pod rządami Oberostu, że tutaj wojska niemieckie wchodzą na szlak dawno wytyczony przez Zakon Krzyżacki. No i działano na zasadzie starej imperialnej reguły dzieli rząd. Na przykład Niemcy w ramach tej administracji Oberostu wspierali. Rozwój szkolnictwa litewskiego, białoruskiego, jednocześnie kładąc wszelkie możliwe przeszkody na drodze rozwoju polskiego szkolnictwa. No, chciano w ten sposób skłócać te narody, tak aby to Niemcy, jako ten naród kulturowy, wystąpił jako rozjemca, jako ten, który na tych ziemiach, które były przedstawiane w tej prasie Oberostu, jako jako dziewicze pod względem kulturowym, który ten naród kulturowy niemiecki za, zaprowadza tutaj prawdziwy porządek, ład i w ogóle kulturę. To jest właśnie taki bardzo charakterystyczny no, epizod, ale, ale istotny, bo on pokazuje właśnie to oblicze, oblicze e, e, tych idei 1914 roku już w praktycznym, praktycznym zastosowaniu. Ten, ta pierwsza ta, ta, ta wojna światowa, jako wyraz niemieckiej wojny kulturowej, także no, przejawiała się w zdecydowanym antykatolicyzmie. Raporty, którymi dysponujemy, na przykład w odniesieniu do prowadzenia działań wojennych przez armię niemiecką w Belgii, kiedy ruszyła ofensywa. Niemiecka latem 1914 roku na Paryż, a więc Niemcy pogwałciły neutralność Belgii i, i szły przez jej terytorium. No więc niejednokrotnie yy, dochodziło wtedy do napaści na kościoły katolickie, do podpaleń, yy, i w tym celowały regimenty niemieckie złożone przede wszystkim z protestantów. Jest taki charakterystyczny moment pokazujący mentalność właśnie tak bardzo sformatowaną przez ten antykatolicyzm, który utrzymywał się na długo po wygaśnięciu oficjalnego Kulturkampfu. Mianowicie w 1917 roku, no, aby utrzymać ten Front wewnętrzny, tą jedność wewnętrzną niemiecką w obliczu załamujących się frontów, w 1917 roku w końcu zdecydowano się na odwołanie prawa o Jezuitach. Zdjęto zakaz działalności Towarzystwa Jezusowego w Rzeszy Niemieckiej, który obowiązywał od 1872 roku. I w jednym z prywatnych listów. Generał gubernator warszawski, szef niemieckiej administracji okupacyjnej w Warszawie w czasie I wojny światowej, generał Hans von Besseler, pisze zrozpaczony, że no, teraz przed Niemcami to już tylko katastrofa. Jeżeli doprowadzono do y, odwołania prawa y, o Jezuita, a mało tego jeszcze kanclerzem Rzeszy został katolik wywodzący się z Bawarii Georg Hertling. No to według pruskiego generała, który rezydował w Warszawie jako szef niemieckiej administracji okupacyjnej, przed Niemcami naprawdę czarna przyszłość. To jego najbardziej trapiło. Nie to, że Niemcy ponosiły niepowodzenia na, na, na różnych odcinkach frontu, przede wszystkim frontu zachodniego, ale to, że no właśnie dochodzi do jakiejś recydywy katolicyzmu w samych Niemczech. To pokazuje, że ten, ten antykatolicyzm, jako, jako ważny element tej niemieckiej kultury, niemieckiej kultury politycznej, był ciągle żywy. On ciągle był, nawet w takich dramatycznych dla Niemiec momentach, jak właśnie załamywanie się tych frontów w czasie I wojny światowej, był wyraźnie artykułowany. To pokazuje, że mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z tym, co można nazwać historią długiego trwania. Pierwsza wojna światowa była też właśnie kolejnym etapem wewnętrznego jednoczenia Niemiec. Każda wojna w takiej skali masowej, jak była Pierwsza wojna światowa, doprowadza do centralizacji aparatu państwowego, do uniformizacji e, życia społecznego i to także miało miejsce w Niemczech. Tam wtedy rzeczywiście ten rząd centralny, rząd w Berlinie, coraz więcej kompetencji. Usurpuje sobie w wyniku działań wojennych, i to właściwie zostanie utrzymane po 1918 roku. Niemcy coraz bardziej wewnętrznie się jednoczą, ale jednoczą się w przekonaniu, że są lepsze w sensie kulturowym lepsze, dlatego że są lepiej zorganizowane, nawet ich militaryzm jest bardziej moralny, no, i częścią tej w cudzysłowie lepszej niemieckiej kultury jest radykalny nacjonalizm i wyraźnie artykułowany antykatolicyzm. Te uwarunkowania przetrwają załamanie się cesarskiej rzeszy jesienią 1918 roku, no i będą ważnymi czynnikami. Które potem w kolejnych dekadach będą torować drogę do władzy w Niemczech narodowym socjalistom. Dziękuję za uwagę.